Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z grupą myśliwych z Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów. Chcemy sobie powspominać poprzedni rok, który bardzo intensywnie spędziliśmy, organizując pewnego rodzaju wydarzenia dotyczące życia w naszym kole, dotyczące integracji ze środowiskiem lokalnym. Jest tego sporo. Mamy dużo bardzo młodych myśliwych, którzy chcą pracować, chcą polować, chcą uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach. Cieszymy się, że ludność lokalna też się tym zainteresowała i bardzo chętnie w tym uczestniczy. Cieszy nas to, że możemy robić dla nich to wszystko. Pokazujemy łowiectwo od drugiej strony. Nie tylko chodzimy ze strzelbą po lesie, ale również integrujemy się z tym środowiskiem, robimy coś dla dzieci. W naszym kole kiedyś takie programy były robione. Staramy się ich odnowić i najważniejsze, że każdy nasz pomysł wychodzi praktycznie w 100%. Jest duże zaangażowanie kolegów. Mamy bardzo doświadczonych starszych myśliwych, którzy nam pomagają w tym wszystkim i zawsze w jakiś sposób dopowiedzą organizacyjnie, jak to doprowadzić. Pierwszą naszą taką oddolną inicjatywą było zorganizowanie niespodzianki 80-lecia mojego prywatnie wuja, kolegi Szczepana Kwiecińskiego. Zorganizowaliśmy to w jego ulubionym łowisku. Jest to obwód 57, dawna szóstka, na terenie Wojciechówki, przy moim kamieniołomie. Wszystko było zaplanowane. Na szczęście wuj nie domyślał się do końca, co dla niego szykujemy. Zadzwoniliśmy do syna wuja, żeby go przywiózł w odpowiednie miejsce w umówioną godzinę. Co nastąpiło? No ja niczego się nie spodziewając, syn mnie namówił, że jedziemy w łowisko, tam popatrzeć, zobaczyć. Jak się okazało, to koledzy moi zorganizowali mi to urodziny moje, 80 lat. Byłem tym bardzo zaskoczony i jak się okazało, to w lesie znalazł się stół długi dosyć, krzesła, ognisko. No i złożyli mi życzenia zdrowia, wszystkiego najlepszego. Zaśpiewali mi 100 lat, łezka mi z oka poszła, no bo nie spodziewałem się niczego, a to było tak uroczyste i tak wspaniałe dla mnie, czego się w ogóle nie spodziewałem, że coś takiego nastąpi. No i z tego tytułu podziękowałem im wszystkim serdecznie i chyba dokąd będę żył, będę pamiętał o tym, co mnie spotkało, jaka radość mnie spotkała na stare lata, że nie zapomnieli o mnie i wiedzieli, że kończę 80 lat. Przeglądając stare albumy ze zdjęciami myśliwskimi, które są u mnie w domu, wpadliśmy na zdjęcia, gdzie nasi starsi myśliwi koledzy spotykali się na strzelnicy naszego koła. Jest tutaj z nami kolega, dzięki któremu ta strzelnica powstała. I tak sobie założyliśmy, że w niedzielę co 2 tygodnie, co 3 tygodnie będziemy się spotykali, żeby ćwiczyć przede wszystkim umiejętności strzeleckie, żeby w łowisku nie było później problemu. Nie oczekiwaliśmy, że będzie aż takim zainteresowaniem to przedsięwzięcie się cieszyło. Zaczęły przyjeżdżać do nas żony, dzieci, zorganizowaliśmy piknik majowy. Co najważniejsze, w każdą niedzielę, gdzie organizowaliśmy to strzelanie, była przepiękna pogoda, nie musieliśmy się o to martwić. Cieszę się bardzo, że została ona reaktywowana w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że są, a szczególnie wśród młodych myśliwych, tacy z energią i wkładają mnóstwo pracy w przygotowanie i w różne rozgrywane tam zawody. Ja się cieszę osobiście z tego, tym bardziej, że to strzelnica za czasów, kiedy ja byłem prezesem zarządu, to była Moje dziecko zostało wybudowane w większości za moje własne pieniądze, częściowo tylko koło partycypowało w kosztach, dlatego jestem szczególnie zadowolony, że ten obiekt jeszcze jest wzbogacany o możliwość poszerzenia szczelań poprzez no, tory do zwierzyny biegnącej w ruchu, oprócz rzutek, i jeszcze jest pomysł do wzbogacenia wyrzutni elektrycznych, tak, bo są w tej chwili ręczne. To bardzo popieram ten wniosek i sam osobiście się jeszcze w dalszym ciągu, pomimo już podeszłego wieku, chętnie udzielam i pracuję na tej szczelnicy. Jestem instruktorem od kilku już lat, no i nigdy kolegom nie odmawiałem, skoro było coś tam organizowane na tej szczelnicy. Bardzo przyjemnie się to odbywało. Po większej części sami młodzi myśliwi, którzy po prostu niedawno przyszli do naszego koła, bardzo dobrze widziałem, było zainteresowanie, duże zainteresowanie w strzelaniu, i trzeba przyznać, że taką grupę chcieliśmy po prostu zorganizować, żebyśmy mogli uczestniczyć w zawodach nie tylko tutaj na terenie naszego koła, ale także na terenie, dałem do przykładu, zawodów okręgowych. No i trzeba przyznać, że nawet to dobrze wychodziło i w strzelaniu, i później ta, ogólnie rzecz biorąc, to spotkanie, miłe spotkanie w gronie, przy ognisku, bardzo ładnie to wyglądało i aż miło było popatrzeć. Zorganizowaliśmy letni rajd rowerowy, zaprosiliśmy m.in. myśliwych, kolegów z żonami, no i do tego rajdu przyłączyli się także okoliczni, miejscowi ludzie z grona nauczycielskiego, nawet Ożarowa. Zorganizowaliśmy ten rajd wyjeżdżając z Domku Myśliwskiego poprzez nasze takie drogi powiatowe, gminne. Było bardzo fajnie, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Po drodze były konkursy, zrobiliśmy no, takie podgórskie, jak to, lotne premie, którzy się ludzie w ogóle tego nie spodziewali, ale to było no, już przez nas zaplanowane wcześniej. Poza tym wróciliśmy do domku, spędziliśmy resztę czasu przy ognisku, wszystko było, towarzystwo bardzo zadowolone i pytali się, kiedy będzie następny. Następnym naszym przedsięwzięciem była organizacja letniej zabawy myśliwskiej. Ku naszemu zaskoczeniu frekwencja ponad 100 osób, przygotowana w klimatyzowanym lokalu, bo byśmy się w tym akurat okresie poroztapiali. I co? I super sprawa, gdzie na filmikach z naszej letniej zabawy widać, że nikt nie siedzi przy stole, tylko wszyscy się bawią na parkiecie. Uczestniczyli w tej zabawie oczywiście przede wszystkim koledzy myśliwi z żonami. Była również miejscowa ludność, która też się zaraziła takimi pomysłami, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i w przyszłym roku też na pewno będą plany, żeby taką zabawę zorganizować. My jako młodzi myśliwi poczuliśmy się w obowiązku zorganizować puchar kolegów, którzy odeszli w krainę wiecznych łowów. Niezmiernie miło było mi prowadzić tą imprezę, rozpocząć ją. Zaprosiliśmy rodziny, zmarłych myśliwych, żony, dzieci, wnuków. Impreza odbyła się bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Osoby te, rodziny tych osób, które odeszły w krainę wiecznych łowów, były bardzo zadowolone, że wreszcie ktoś o nich pamięta, że zorganizowaliśmy taką imprezę, że nie zapomnieliśmy. Po udanym strzelaniu udaliśmy się do Domku Myśliwskiego, została zorganizowana biesiada przy grillu. Powspominaliśmy, pośpiewaliśmy. Było bardzo miło spotkać się z tymi rodzinami i myślę, że każdy był zadowolony. I myślę, że w dalszym ciągu będziemy tworzyć takie spotkania właśnie, żeby nie zapomnieć o tych osobach, o tych rodzinach, żeby można było spotkać się razem i powspominać. Nie przewidzieliśmy też sytuacji, którą pisze samo życie. Mamy też w naszym kole kolegę, który jest naszym zdaniem talentem strzeleckim i nie przewidzieliśmy, że ufundowane przez nas z własnych pieniędzy, bo każdą jedną przedsięwzięcie, które organizujemy, robimy z własnych składek, nie robimy tego z pieniędzy z kasy koła. Nie przewidzieliśmy, że będzie potrzebny drugi puchar, była dogrywka o drugie miejsce. Mało tego, dogrywka mogła trwać w nieskończoność, dlatego że no, nikt z tych zawodników nie chciał tej drugiej pozycji stracić. Żona naszego prezesa, to jest żona naszego nieżyjącego prezesa świętej pamięci Bronisława Cębrowskiego. Zaproponowała, że ona ufunduje drugi puchar, żeby tych dwóch zawodników miało ten puchar na stałe u siebie na szafce. No ja najstarszy spośród kolegów, jakich tu znajdujemy się. Wspomnę jeszcze, że przed wszystkimi świętami zorganizowaliśmy objazdy po wszystkich cmentarzach, gdzie leżą nasi koledzy myśliwi. I specjalnie zrobiliśmy takie znicze pamięci, na których było napisane pamiętamy, nie zapomnieliśmy. I byliśmy na wszystkich cmentarzach, objeżdżaliśmy, gdzie któryś jakiś kolega leżał. Jak się później okazało, to rodziny były, no, niektórzy dziękowali, byli bardzo wzruszeni, że koledzy myślili, nie zapomnieli o tych, którzy razem wcześniej kiedyś spotykali się, polowali. I to było takie radosne. Cóż mogę powiedzieć, no niedługo i ja chyba, bo nie będę tu wiekował, spodziewam się, że kiedyś u mnie zapalą takiego znicza. Na tym bym chciał skończyć. Chciałem skorzystać z okazji i podziękować tutaj niektórym kolegom, którzy zorganizowali bardzo fajną choinkę myśliwską dla myśliwych rodzin i znajomych. Tutaj mamy m.in. paru organizatorów. Impreza odbyła się w lutym. Była bardzo ciekawa pod względem tym, że było wreszcie zorganizowane pokaz trofeów łowieckich. Trzeba przyznać, że to było głównie pokaz jednego myśliwego, ale to swoją drogą. I bardzo impreza była w tym sensie fajna, że no znowu u nas bardzo fajnie ludzie się bawią. Wszyscy tańczyli, wszyscy byli zadowoleni. Lokal był bardzo dobrze zorganizowany. Dziczyzna była przez naszych myśliwych dostarczona. Sporo było tych przedsięwzięć w ubiegłym roku, no ale niestety mamy nowy rok i trzeba w jakiś sposób też przedstawiać to łowiectwo w takiej formie, żebyśmy się nie wstydzili przyznawać, że jesteśmy myśliwymi. I na ten rok również przygotowaliśmy kilka przedsięwzięć. Mam nadzieję, że jak w ubiegłym roku wszystkie nam się udadzą, z takich króciutkich planów, no to na pewno nie zapomnimy o tej strzelnicy. Mamy nadzieję, że będziemy już wyposażeni w automaty i do rzutek, więc będzie to troszeczkę prostsze i trudniejsze zarazem zadanie. Będziemy się chcieli tam spotykać również, przynajmniej raz w miesiącu. Na pewno będziemy chcieli zorganizować ten wakacyjny rajd, bo się cieszył dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie będzie już drugi puchar pamięci. Mam nadzieję, że też będzie jakaś dogrywka. No i w międzyczasie jeszcze pomysły, które się zrodzą. Na pewno dzięki tutaj zaangażowaniu myśliwych z Koła Łowieckiego Pustułka będą zrealizowane. I tak jak powiedziałem na wstępie, cieszymy się z tego, nie wstydzimy się przyznawać, że jesteśmy myśliwymi. Chcemy się z tym środowiskiem lokalnym integrować, przedstawiać w tych ciężkich dla łowiectwa czasach, sytuacje i chcemy być kojarzeni również z tym, że nie tylko wizerunek myśliwego jest ze strzelbą, ale łącznie z tym, że czasami ma ręce brudne i jest pracowity. Chcemy również, zapomniałem, właśnie tutaj będziemy dyskutowali nad tym, żeby uczestniczyć jako koło łowieckie w Dniach Ożarowa. Jest to taka lokalna impreza, która cieszy się też dużym zainteresowaniem miejscowej ludności. No i na pewno nam entuzjazmu nie zabraknie, zaangażowania nam nie zabraknie i wszyscy mamy nadzieję, że na pewno będzie o nas głośno. Nazwa koledzy z inicjatywą powstała podczas moich powrotów do Krakowa, bo ja pochodzę tutaj z Ożarowa, a mieszkam i pracuję w Krakowie. No i tak w sumie z kolegą Sławomirem Szukaliśmy w głowie jakiejś nazwy i wpadła nam nazwa Koledzy z inicjatywą. Wydaje nam się, że to jest nazwa trafiona. Niektórym może to przeszkadzać, ale to nie jest dla naszej oceny. No to po prostu skrzyknęliśmy się i organizujemy. Podoba nam się to i to wszystko. No ja chciałbym dopowiedzieć tutaj do wypowiedzi kolegów, że moja taka wypowiedź właśnie troszkę będzie dotyczyła tych, na których już grobach paliły się te znicze i będą się, wydaje mi się, palić, bo już ich tu nie ma z nami, ale przez ten okres całego czasu koła wszyscy bardzo intensywnie pracowali, przeważnie większość się udzielała, dlatego jesteśmy jednym kołem, byliśmy pierwszym kołem, który w okręgu tarnobrzeskim posiada sztandar, jesteśmy w pełni umundurowani, mamy własny domek myśliwski, mamy strzelnicę i właśnie tutaj trzeba przyznać, że teraz dopracowaliśmy się, że możemy wymieniać, poszerzać koło, nie ma jakichś tam ograniczeń i wyłuskiwać najlepszych młodych kolegów, którzy z nami wspólnie będą przeżywać takie radosne myśliwskie chwile, jak i również, że mają tak zmobilizowany swój własny elektorat młody do pracy na rzecz tego koła i wszystkie inicjatywy, które tutaj młodzież w tej chwili wdraża w życie, chylimy czoła i chyba mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich już starszych myśliwych, że cieszymy się z tego bardzo. Mamy takie wewnętrzną satysfakcję, zadowolenie, że organizujemy to i że coś się zaczyna tu dziać, bo jednak do tego momentu, do tego czasu nic takiego się nie działo. Nikt nam nie każe tego robić. Sami z siebie to wszystko robimy. Sami z siebie to wszystko robimy po to, żeby udoskonalić, chcić, wpoić w tą młodzież, że myśliwi nie są kłusownicy, tylko po prostu my nasze wewnętrzne takie no chęć taka tej pracy, współpracy z tym środowiskiem. Można mówić. Można mówić. Wszystko będzie można mówić. Smaczna kiełbaska? Tak.